W małym miasteczku o nazwie Zielone Pola mieszkańcy marzyli o nowym przedszkolu. Dzieci marzyły o kolorowych salach, a rodzice o miejscu pełnym radości i nauki dla swoich pociech. Na pomoc ruszyła niezawodna koparka Kopytko, która była najlepszą koparką budowlaną w okolicy. Pewnego dnia burmistrz, pan Marek, zaprosił koparkę na specjalną naradę. Kopytko, twoja siła i precyzja są niezastąpione. Pomożesz nam wybudować przedszkole, które stanie się pięknym miejscem dla dzieci? Zapytał burmistrz. Oczywiście, zawołała koparka z radością, podnosząc swoje łyżki do góry. Już nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć uśmiechnięte buzie dzieciaków. Następnego ranka Kopytko ruszyła do pracy. Na placu budowy czekały już inne maszyny. Dźwig Darek, który miał podnosić ciężkie belki, betoniarka Berta, odpowiedzialna za przygotowanie fundamentów, i spycharka Staszek, który pomagał wyrównać teren. Kopytko zaczęła od wykopania wielkiego dołu na fundamenty. Z jej pomocą prace szły błyskawicznie. Każdego dnia dzieci z miasteczka przychodziły, żeby podpatrywać postępy. Uwielbiały patrzeć, jak koparka wykopuje ziemię, robiąc to z ogromną precyzją. Kopytko, a kiedy będzie nasze przedszkole? Pytały ciekawskie maluchy. Już niedługo. Muszę się tylko upewnić, że fundamenty będą mocne jak skała, odpowiadała z uśmiechem koparka. Po wykopaniu fundamentów przyszedł czas na ściany i dach. Dźwig Darek podnosił cegły na odpowiednie miejsca, a koparka pomagała wyrównywać ziemię wokół budynku, by wszystko wyglądało pięknie i równo. Wkrótce przedszkole zaczęło nabierać kształtów. Były już kolorowe okna, drzwi, a nawet ogródek, gdzie dzieci mogły się bawić. Kiedy budowa została zakończona, mieszkańcy Zielonych Pól urządzili wielkie otwarcie. Dzieci dostały baloniki, a każdy miał szansę zwiedzić nowe przedszkole. Kolorowe sale, zabawki i miękkie dywany czekały na najmłodszych. Burmistrz wręczył Kopytko specjalny medal i powiedział: „Dziękujemy, Kopytko. Dzięki twojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu dzieci w naszym miasteczku mają teraz piękne przedszkole”. Koparka była bardzo dumna i wzruszona. Patrząc na uśmiechnięte dzieci, wiedziała, że to było jedno z najważniejszych zadań, jakie kiedykolwiek wykonała.